Dzisiaj u nas gości Miłosz. Nie po raz pierwszy i mam nadzieję nie po raz ostatni. Witam cię serdecznie. Cześć, siema, dobry wieczór. Słuchaj, okazja się natrafiła znowu. Tym bardziej, że te okazje z tobą dosyć często są. I ja mam wrażenie, że ty tak średnio wpadasz co chyba pół roku do nas, do audycji. Półtora? Półtora roku temu byliśmy ostatnio. Z Fletcherem razem. Ale z Dzinkiem byłeś jeszcze. Nie, to było jeszcze wcześniej. No to ten w ciągu 2 lat 3 razy. O. No to tak naprawdę dobry wynik. Chyba tak. Bardzo chyba dobry tak. Wynik. Słuchaj, płyta, którą wydałeś, tak naprawdę krótka, myślę, że treściwa. Muszę się przyznać, że wszystkich kawałków nie posłuchałem, ale posłuchałem no połowy na pewno. Ale oczywiście chciałbym ciebie zapytać o cały koncept tego albumu, bo zrobiłeś rzecz, myślę, że jeszcze parę lat temu, no może paręnaście lat temu, totalnie niemożliwą dla artysty rapowego. Masz tu no, śmietankę polskiej sceny muzycznej i to tej dobrej sceny muzycznej, tak? Artystów, którzy... Dobra strona. Dobra strona, wiesz. Artystów, którzy bardzo mocno zaznaczyli się w polskiej muzyce i przede wszystkim artystów, którzy mieli duży wpływ na muzykę. Czy zrobiłeś to z powodów osobistych, że dobrze będę miał Nosowską, będę miał Muńka, to więcej hajsu zarobię. Czy na przykład faktycznie, znaczy oczywiście to był żart, czy chciałeś... Życzę tego wszystkim. No oczywiście, że tak. Jak coś takiego się udaje, to chyba trzeba się cieszyć. Czy był tu jakiś głębszy zamysł tego wszystkiego, jak zaczynałeś pracę nad tym albumem? To jest wypadkowa, bo to nie było tak, że ja sobie na początku tworząc i postanawiając, że nagram album, zaproszę tego i tego, tylko po prostu miałem gdzieś w głowie zamysł na taki, a nie inny album, traktujący mnie więcej o takich, a nie innych problemach, gdzie stawiam się w takim, a nie innym świetle i w takich, a nie innych sytuacjach. I w międzyczasie, po prostu kiedy ten album gdzieś tam we mnie dojrzewał, zaczynałem pisać pierwsze teksty, to wszystko się działo na przeciągu zeszłego roku, a tak na dobrą sprawę zaczęło się na poważnie kręcić we wrześniu. Miałem okazję tych ludzi poznać osobiście, przy okazji koncertu, przy okazji jakichś wspólnych występów, przy okazji jakichś kolaboracji pojedynczych koncertowych, bo na przykład Hej zaprosiło nas do przerobienia ich numeru podczas koncertu Tribute to Hej. T-Love zaprosiło nas do akcji T-Cover. Organka znam od męskiego grania sprzed 2 lat. Teraz już będą 3, jak się znamy. Tam też poznałem Michała Foxa, który jest producentem wykonawczym, Smolika, który zrobił ze mną numer na tą płytę, a zrobiliśmy jeszcze kupę rzeczy razem innych muzycznych w międzyczasie. Piotrka Rogudzkiego poznałem dzięki Andrzejowi, który zaprosił mnie na koncert upamiętniający Grzegorza Ciechowskiego do Torunia i tak po prostu jedno za drugim wpadało, to aż niedorzecznie się to wydarzyło. No właśnie, to się wydaje w ogóle niedorzeczne, bo zobaczyłem tych artystów, mówię, kurczę, no niemożliwe, gościu zrobił niemożliwą rzecz, jeżeli chodzi o polski rap, ale też z drugiej strony chyba trochę album z Dzimkiem i cała współpraca z Dzimkiem tak, to też na pewno. Dała ci tą przepustkę to, wiesz, do takich artystów. Ja się śmieję, że mi po tym albumie wyrosły zęby, aha, do tego, że po prostu zrozumiałem, że ten album po pierwsze dał mi siłę i rozpoznawalność wśród wykonawców i nie tylko wykonawców, ale generalnie do nich też to dotarło, bo to było coś poważnego, a po drugie dał mi taką wiarę w siebie, w to, że mogę robić muzykę i to nie koniecznie musi być standardowy rap, klasyczny rap. Ulice Bogu to było trochę odpowiedzią do tego takiego zamieszania symfonicznego i zrobiliśmy bardziej standardową płytę, ale potem kiedy założyliśmy FDG Orkiestrę i zaczęliśmy grać już typowo live-bandowe rzeczy i muzykę jako zespół tworzyć i siedzieć nad tym wspólnie i sięgać po takie typowo instrumentalne zagrania, które ja zacząłem też rozumieć. Zrozumiałem, że mamy do tego siłę, miejsce, moc, odpowiednich ludzi, którzy nami teraz kierują, odpowiednio tym wszystkim się zajmują i w odpowiednie miejsca nas wysyłają i możemy to świetnie ludziom pokazać i to zaczęło procentować, bo właśnie efektem jest ta płyta. Nie? To nie są ludzie, których zaprosiłem po albumie z Dzimkiem i z Nosprem, to są ludzie, których zaprosiłem po koncertach z chłopakami, z którymi gram dzisiaj w Warszawie. No właśnie, bo ja też zastanawiałem się jeszcze, czy ciężko zebrać jest taką ilość takich artystów. Wiadomo, że każdy jest zajęty, każdy robi swoje i przede wszystkim to, że w dalszym ciągu wykonujesz muzykę rap. Czy był jakiś na przykład, nie wiem, może nie tyle co odzew, co chwila zastanowienia, no z raperem będziemy nagrywać, bo wiesz, rap w dzisiejszych czasach zmienił się i podejście do rapu też się zmieniło i w mediach i przez tych artystów, którzy gdzieś tam już mają pozycję na rynku. To tak, a poza tym na tą płytę zaprosiłem tekściarzy i to świetnych tekściarzy, na czyich tekstach po prostu się wychowywałem i się uczyłem sam te teksty pisać.
I oni też zwracają uwagę dużo na tekst i wiedzą, że rap to jest po prostu forma zagęszczonego tekstu, ale tekstu, który musi być o czymś, musi być w konkretny sposób zbudowany i coś przedstawiać. I też te teksty doceniają, z czego mi jest po prostu najbardziej miło, bo wielcy tekściarze w tym kraju zdecydowali się na to, żeby coś ze mną zrobić ze względu, no po pierwsze chyba ludzkich, bo my się bardzo dobrze rozumiemy i można powiedzieć, że się zakolegowaliśmy od razu z niektórymi, a z niektórymi się kolegujemy już kupę czasu i świetnie nam się ze sobą gada, ale złapaliśmy taką nić porozumienia i nic takiego, takiej płaszczyzny tekstowej, to jest najfajniejsze. No właśnie, to, żeby jednak połączyć tym muzycznym mostem tak naprawdę dwa też różne pokolenia. Ale to nie było w ogóle trudne, okazało się potem zrobienie, sfinalizowanie całego tego tematu, bo nagle się zrobił grudzień, święta, okazało się, że mam 5 numerów na płytę, muszę tą płytę skończyć, obiecałem, że będzie w marcu, wymyśliłem, że będzie w marcu, tu Forin robi okładkę, tu coś wymyślamy i mówię, kurde, trzeba zacząć cisnąć ten temat i nagle się okazało, że można w miesiąc nagrać po pierwsze całą płytę, nagrać ją z nierapowym producentem, w nierapowym studiu, jednocześnie zrobić na tym płytę numery z Myslowic, ze Smolikiem, z Roguckim, z Organkiem, z Nosowską i to zrobić w miesiąc. I oni wszyscy są, nagrają się, jest na czas, nie ma komplikowania, nie ma unikania, wiesz, nie będzie zwrotki, a wiele rzeczy już przeżyłem w życiu. Nie? Oczywiście, że tak. A w studiu Miłosz i album Pop, a nazwa albumu również jest dosyć znacząca, aczkolwiek to nie jest pop do końca chyba. W ogóle muzycznie to tylko Baim chyba może kojarzyć się z popem. No właśnie, Baim w ogóle, teraz zobaczyłem, jestem w szoku. No, Baim jest, Beata. No, jest. Ale Baim to jest Beata, tak, postać. No. Baim to jest hołd dla tych naszych takich pomysłów od lat realizowanych na samplowanie takich wykonawców z po prostu z szacunku do ich muzycznych dokonań zakorzenionych w naszych muzycznych biografiach słuchaczy. Tak jest. Tak było z Budką Suflera, z Kasią Groniec i z Jankiem Skrzekiem i teraz mamy Baim, no i to jest też sample, to nie jest, niestety nie mogliśmy się z panią Beatą, no to właśnie, jest sample, to jest sample z Jeziora Szczęścia. Kiedyś 2-0 chyba, nie? Też zrobiłem dokładnie fragment. Taki A to super numer jest w ogóle. Mój ulubiony numer. Numer. Mój tak samo. Aż mi siary przychodzą, jak teraz o tym gadamy. No, o Gwiazdach też coś było, nie? O Gwiazdach, tak. Chyba utwór się w ogóle nazwał Gwiazdy. Z tego, co pamiętam. Dobra, dobry numer. Może uda nam się puścić. Jak nie, to go puścimy. Po prostu mamy całą płytę ocenzurowaną. Kto był pierwszy? Bo rozumiem, pomysł wpadł, tak jak powiedziałeś, że... Pierwszy był Baim. W ogóle numer, który wymyśliłem już dawno temu, bo ja się bardzo jaram tym albumem Nagi Skały i Jeziorem Szczęścia w oryginale. Mam to na winylu kupę czasu już i po prostu słuchałem sobie tego w kwietniu, jakoś w maju w domu i uznałem, że świetnie byłoby przesamplować ten numer, ale nie zmieniać tempa tego numeru, tylko po prostu podbić to i się dostosować, dostosować się do tego tempa, które Baim wykreował, czyli tam złapać się na tych 120 paru BPM-ach, a nie ciąć tego i nie łapać tego na 90, czyli na 90 BPM-ów, czy ty wiesz, a może nie do końca wszyscy, czyli nie urytmizowanie tego do rapu postaci, tylko po prostu złapanie się z tym, nie? Czyli jednocześnie trzeba było trochę tekst inaczej napisać. I wysłałem to do Fletchera, z którym zrobiliśmy wizję i świetnie mi się z nim współpracuje i tak chciałem, żeby na tej płycie też był, bo wiedziałem, że ten album będę chciał robić trochę inaczej już wtedy. I to była pierwsza rzecz. Fletcher to zrobił w maju i od maja jakoś tak już byliśmy w kontakcie z Baimem, staraliśmy się gdzieś tam złapać i dogadać. Ale oczywiście zgoda była od pani Beaty. Tak, no nie byłoby tego numeru bez zgody. No właśnie, za punkt honoru się... bierzemy sobie to, żeby zawsze to robić jako stuprocentową legalną jazdę ze zgodą i z błogosławieństwem autorów. Czy różnica, jako że miałeś okazję współpracować z paroma producentami, w tym między innymi z Jimkiem, który również jest człowiekiem mega utalentowanym i multiinstrumentalistą i przede wszystkim zna się na muzyce. Czy różnica pracy przy takim z kolei albumie, gdzie też pracowałeś nie z hip-hopowym producentem, tak? Bo myślę, że siadasz w studiu, czy też nie wiem, no oczywiście bity powstawały wspólnie, że siedzieliście, czy Michał na przykład nie, Michał ci podsyłał propozycję? Nie, producentem wykonawczym. Michał, to wszystko, co ja mu przyłożyłem, łapał do kupy. Tam bardzo dużo, parę bitów jest moich. Zrobiłem chyba 3 albo 4 numery, bo zrobiliśmy numer z Organkiem, jest moją muzyką, numer z Piotrkiem Roguckim jest mój, Perseidy zrobiłem razem z chłopakami z Bendu i to Wychowanie zrobiliśmy razem z chłopakami z FDG Orkiestry. 4 numery zrobił Maciek Stawok z Soxo, z katowickiego takiego kolektywu. 1 wyprodukował Andrzej Smolik, 1 wyprodukował Michał Fox Król, 1 zrobiliśmy z Myslowic wspólnie, czy to jest ich muzyka, ale siedzieliśmy na tym razem w studiu. A Michał po prostu brał to wszystko na końcu i nadawał temu odpowiedni pomysł, brzmienie,
poprawiał, podpowiadał mi, ustalaliśmy co zostaje, co wywala, czasami biegał z takim wielkim, jakimś ogromnym starym klawiszem, którego nazwy nie potrafię wymówić, podłączał go i po prostu zaczynało się granie, nie? I dogrywał po prostu jakąś jedną linię, która robiła czwarte roboty w tym miejscu. A artyści, którzy się nagrywali, byli fizycznie w studiu, czy były to... Większość tak, nie widzieliśmy się tylko przy nagraniu z Kaśką Nosowską, która po prostu zaskoczyła nas, bo mówiła, do kiedy się dogra, a tydzień wcześniej napisała, że właśnie idzie do studia. Ale z racji tego, że po prostu to są strasznie zaatani ludzie, to i tak byłem w szoku, że udało się to tak poukładać, że tego dnia wpadła Kaśka Golomska, tego dnia wpadł Tomek Organek, tego dnia wpadł Piotr Grogucki, z chłopakami z Mstowic się złapałem dwa dni później w studiu w Katowicach. Muniek też nagrał, ale to byliśmy tak w tak częstym i intensywnym kontakcie a propos tego numeru i to był numer, który tak naprawdę szedł bokiem, a na tej płycie jest tam gdzieś schowany. Nie? Czy, nie wiem, myślisz, że to ja to tak czysto teoretyzuję, bo no kiedyś myślę, że za taką płytę gdzieś tam nagraną z takimi ludźmi, no może nie tyle, żebyś był zdisowany, co byś na ciebie patrzyli krzywo, że co on zrobił w ogóle z jakimiś z popowcami, ta sprzedał się oczywiście, nie? To wiadomo, wtedy nagrał z Natalią Kukulską, to wiadomo, że się sprzedał już wtedy, nie? Ale to było, wiesz, to było kamienie, nie? Kamienie, to, oczywiście, to było, że tak. To było inne jakby dno tego tytułu, no, inne, nie? Leciały kamole od razu. Ale czasy. Było bez sensu, bo świetny to był kawałek. Nie, to są inne czasy, po pierwsze, a po drugie... Ale zastanawiałeś się nad tym, gdzieś tam miałeś to... Co prawda myślę, że i tak masz to totalnie gdzieś tak naprawdę, bo jesteś, myślę, że w tej chwili artystą naprawdę przez duże A. I no, takie rzeczy w ogóle nie powinny mieć znaczenia, tak? Jak ale myślałem o tym, powiem ci szczerze, i śmiałem się z tego, bo kiedyś, jak miałem 13 lat i mało w głowie, a dużo wlane, to też się w dziwny sposób myślało, nie? Bo jednak ideologia płynąca z pierwszych płyt rapowych, z którą ja się utożsamiam do dzisiaj i dla mnie są to ważne zasady, była przez niektórych źle do końca, nie do końca dobrze rozumiana, co generowało właśnie takie wyjście z tego, że świat w ogóle cały, wszystko poza rapem jest złe i powinno być niszczone. Tak i, jest. I wszyscy, którzy robią coś z jakimś gościem, który śpiewa jeszcze w radiu, puszczają idrze, w ogóle puszczą cię w radiu. Już były takie sytuacje, gdzie byłeś popularnym muzykiem rapowym, byłeś przez to skończony, bo no. Nie powinno tak być, nie? Powinno się grać pod ziemią, być pod ziemią tak i jest. Zarabiać. I dla ziomeczków. Dla ziomeczków, na ławeczce. A gdzie ty tam cholera w telewizji jeszcze mordą tak, na świecie? Tak się nie powinno robić, tak, nie? No. I jednocześnie to się zmieniło. Nawet dzisiaj o tym gadałem z żoną, dziwnie, nie? Przy śniadaniu gadaliśmy o takich zasadach rapowych, ale ten rap wtedy pozwalał na o wiele, wiele mniej, ale o wiele bardziej charakternych ludzi potrafił wychować, a teraz ten rap pozwala na o wiele, wiele więcej, ale jednocześnie ci ludzie nie są takimi ludźmi, jak my byliśmy wtedy, znaczy wy to na pewno, a ja to dopiero zaczynałem być, nie? Ale trochę szkoda, ale też dobrze, nie? To oczywiście, że wszystko tak. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Tym bardziej, że w dzisiejszych czasach uważam, że ta charakterność jest mocno przerysowana, niestety. Oczywiście, że tak. Już. I to okazało się po latach, że wtedy też była. Ale... Wtedy też była, tylko my wtedy o tym nie wiedzieliśmy. Ale wiesz co, fajnie jest to, że z tego środowiska rapowego wyrośli muzycy, którzy są przez tych muzyków traktowani jako muzycy. To jest fajne. A nie są traktowani jak jakiś odłam dresiarzy, którzy tylko i wyłącznie jarają jointy i potrafią, wiesz, jeden robi to tak, a drugi otwiera piwko i wali freestyle o tym, jak to jest na osiedlu. Tylko, że naprawdę wyrośli muzycy i to ludzie, którzy są poważnie traktowani i szanowani przez producentów, przez tekściarzy, przez muzyków, wokalistów, to jest ważne, nie? Bo wiem, jak ci ludzie mówią o Włodku, wiem, jak ci ludzie mówią o Wieniu, wiem, jak ci ludzie mówią o chłopakach, którzy zaczynali ten w Polsce o Sokole, o was między innymi też, jak was wspominają, jak was traktują i tak naprawdę nie są w żaden sposób, jakby w dziwny sposób zdystansowani do tego wszystkiego, tak co się działo, mimo już wtedy mogli być, nie? Ale okazało się, że rap stał się pełnoprawną muzyką i trzeba się z nim liczyć. To jest fajne. Jak najbardziej. Mądre słowa na koniec. Znaczy nie na koniec, na koniec tej wypowiedzi. I jesteśmy, a tutaj oczywiście rozmawiamy sobie o naszych kolegach po fachu, a tematem dzisiejszej audycji jest album Pop i oczywiście w studiu jest Miłosz, który za chwilę po koncercie, po audycji pędzi na koncert. Tak. Powiedz od razu na początku tej naszej wypowiedzi, chociażby w połowie. Lecimy tutaj z Moniką. Lecimy tutaj? Lecimy tutaj. W Miami, łazarskie Miami. Łazarskie, dobre, to jest naprawdę dobre. Lecimy do Iskry na Pole Mokotowskie. Tam chłopaki już grzeją gitarę i będziemy półtorej godziny ponad grać wam z tego nowego albumu. Tyle smutku tak długo? A to jest, uwierz mi, że strasznie smutne są te numery, a koncerty są świetne. No wiadomo, no tym bardziej, że
że na żywo zawsze można coś dodać i tą muzykę troszkę raczej, bardziej doświetlić. Nie, jeszcze bardziej smutnie. Ale po prostu wszyscy ludzie w pewnym momencie mają dosyć i zaczynają się śmiać. Ale to pasuje, to jest sposób. Gorzej, gdyby zaczynali się ciąć, tak, na przykład. Wreszcie, Jezu, jakie życie jest piękne. Życie jest piękne, na koncercie. Nie, jedziemy do Iskry. Będziemy w Warszawie w ogóle często i w całej Polsce często. Przez najbliższy miesiąc, nie, bo zaczynamy ruszać. Nie mogę wszystkich dat jeszcze podać, bo nie są ogłoszone. Aha. Ale naprawdę będzie nas bardzo, bardzo dużo w wielu ciekawych miejscach, w których jeszcze nie mieliśmy okazji być z Bendem. To jest najfajniejsze. No właśnie, granie z Bendem ma oczywiście swoje plusy i minusy, ale w takim wypadku, jeżeli płyta jest instrumentalna, to granie z Bendem jest jak najbardziej na miejscu. Ale też wspomniałeś, oczywiście nie chcę pytać, nie chcę wnikać w szczegóły, ale będzie okazja zobaczyć prawdopodobnie cały skład, tak, który jest na płycie. No, staramy się ściągnąć wszystkich wykonawców i prawdopodobnie nam się to uda. Mhm. 7 października będziemy w Katowicach grali taki wielki koncert popu z wszystkimi gośćmi z płyty. Mhm. No właśnie, słuchaj, mając takich artystów na albumie, co dalej? No, czym zaskoczysz? Czy może teraz nagrasz na przykład płytę z Zenkiem Martyniukiem? Albo z tamburynem tylko. Albo z tamburynem, wiesz. Nie zastanawiam się, bo czasami oczywiście muzycy próbują tam gdzieś się dostać w inne troszkę rejony muzyki, która no tak jakby nigdy nie była nam podporządkowana. Tobie się to udaje coraz lepiej. No i wiesz, niektórzy kombinują, niektórym to nie wychodzi niestety i gdzieś tam ta droga... No, gubią się. Gubią się, tak. No myślę, mi się wydaje, że ty się w ogóle nie gubisz, tylko wręcz przeciwnie, z każdym kolejnym albumem się odnajdujesz. Czy teraz zrobienie albumu po prostu Miłosz klasyczny ma sens? Nie wiem, bo to nie ode mnie zależy teraz, co zrobię na następnej płycie, tylko od tego, jak do następnej płyty podejdę i co będę czuć, kiedy będę się za nią tak na dobrą sprawę zabierać. I muzycznie, i wewnętrznie, bo to najlepiej definiuje, nie? Takie próba wycelowania w popyt, podaż, obliczenie tego wszystkiego, tylko po prostu robienie muzyki i ta płyta to pokazuje, bo wydaje mi się, że zaparłem się na coś, co czułem i chciałem zrobić i nie oglądałem się na to, że ktoś mówi, że za dużo gości na tym albumie będzie, że co numer to gość praktycznie, że tylko 4 solowe, jak te koncerty. I nie słuchałem tego, chcieliśmy to zrobić tak i zrobiliśmy to tak. I jest świetnie. No i myślę, że to było, słuchaj, no bo robiąc taki koncept album, no bo jakby nie było, jest to taka płyta z fajnym pomysłem, no to wiesz, jakby tych gości nie było za dużo, to by była lipa, szczególnie takich. Tym bardziej to zazwyczaj są refreny, tak? Z reguły, nie słuchają tak, wszystkiego, ale tak, zazwyczaj są te refreny. Wiesz co, tylko Organek napisał zwrotkę. Okej. Okay. Taką, że poprzecinaliśmy się gdzieś tam, ale taki był zamysł tego numeru, a reszta to są refreny, bo tak myśleliśmy, ale wiesz, rozmowy były otwarte, tylko po prostu już te numery były zapisane przeze mnie i nie chcieliśmy tutaj robić tasiemców, chcieliśmy zrobić muzykę, która dobrze brzmi finalnie i jest w takiej formie zjadliwej podana i tak zostało. Myślę, że teraz koncertowo Polska będzie twoja i to myślę o tych koncertach nawet nie tyle co hip-hopowych, bo przypuszczam, że nie wiem, no na klasyczne hip-hopowe może cię nawet nie będą zapraszać ze względu na to. Nie zapraszają. Obrazili się. Do Płocka mnie nie zapraszają po pierwszym, bo coś powiedziałem niemiłego komuś, ale nie wiem, czy to ze względu na to, że znajomy zespół, znaczy znany wszystkim zespół jest organizatorem tego festiwalu, bo się obrazili, bo tam jakiś niewybredny żart rzuciłem a propos całkiem jakiegoś możliwe. Numer, tam, czy mój kolega, nie pamiętam jak to było, już nie chcą. A wiadomo, że hip-hopowcy do końca na żartach się nie znają. No tak jest trochę, nie? Do Giżycka raczej też nie mamy... Znaczy, ja to prowadzę załatwić za rok, bo w tym roku już się nie da. No nie, ale jakoś tak w ogóle ostatnio już tam byliśmy, tak czułem trochę, że nas jest tam za dużo, że to trochę nie nasze miejsce i się rozmijamy z tym, a mamy okazję grać na świetnych imprezach, gdzie jest miks muzyczny i fajnie jest, bo możesz skonfrontować to, co ty uważasz za dobrą muzykę z poczuciem takim estetycznym ludzi, którzy w ogóle z rapem nie mają nic wspólnego i przyszli posłuchać przykładowo Brodki albo Marii Peszek i nagle dostają, wiesz, rapem na żywo i to takim granym naprawdę mocno momentami. I to jest fajne, co się wtedy czyta gdzieś na stronach tych wydarzeń, albo co się słyszy od ludzi chwilę po koncercie. No właśnie, no i to jest też moim zdaniem przepustka dla tych wszystkich, którzy gdzieś tam chcieliby osiągnąć coś więcej niż tylko siedzieć na tej ławce w dalszym ciągu. Chociaż wychodzą w dalszym ciągu albumy świetne rapowe, chociażby Włody ostatni, który jest dla mnie fenomenalny, pomimo tego, że on nigdy, jeżeli chodzi o swój rap, do wirtuozów nie należał, ale z kolei ten jego rap jest tak
prawdziwy i niesamowity, że takie albumy też muszą być, żeby była równowaga. I poza tym teksty ma świetne. I ma świetne teksty, oczywiście, że tak. No. Bardzo zauważyłem, że coraz więcej ludzi zaczyna stawiać na teksty, a nie na to, kto ile potrafi naraz z siebie rymów wyrzucić. Tak. I tylko po prostu chodzi o to, co tam do końca tak naprawdę w tym tekście jest. Słuchaj. Jeszcze jedno pytanie. Ostatnio była burza w internecie. Ja uważam, że totalnie niesłuszna a propos Sitka i jego tekstu, że rap ludzi po 30 już nie ma miejsca w Polsce. Słyszałeś o tym? O tym szumie medialnym? Nie słyszałem, widziałem tam... Tak, Sitek napisał po prostu, że to moim zdaniem powiedział prawdę, bo faktycznie jest oczywiście parę osób 30+, nawet 40+, którym się to udaje i trzęsą tą sceną, ale oczywiście duży procent jest tych młodych ludzi, których słuchają ci młodzi ludzie, no taka jest kolej rzeczy. Wiesz co, no tak jest i tak było zawsze. I to młode towarzystwo się resetuje. Po prostu są artyści, wykonawcy, raperzy, których się słucha przez określony czas, bo akurat taka moda i taka młodzież nam wyrosła i potrzebuje konkretnie tego rapu. Ja do takiej fali należałem w pewnym momencie i należałem do tej samej fali, do tej fali razem z Hi-Fi Bandą, Tetrisem, Zeusem. To już dziady są też przecież wszystko, nie? No, Tetris to był najstarszy z najmłodszych, jako tak kiedyś. No właśnie. I to trochę minęło, bo widać po chłopakach, że grają cały czas, że jakoś tam, tam jest, ale już nie ma tego, co było w 2012-2011 roku. 2010-2011-2012. I gdzieś to tam minęło i oni już są, widzisz, po 30+, nie? A scena na dobrą sprawę, tylko patrząc na to, czy patrzymy na grę, czy patrzymy na rap grę, bo Mes to ostatnio bardzo fajnie rozdzielił. Tak. Że on jest cały czas w grze, tylko że już nie w rap grze. Nie w rap grze. A jeśli chodzi o... Jeśli chce się robić rap i jeżeli ci 30+ zaczynają naganiać za tym, co się dzieje w tym środowisku 14 nawet, z tego co ja tam słyszę, no to nie ma dla nich miejsca w takiej sytuacji, bo jeżeli oni będą konsekwentnie robić to, co robią i co robili na poziomie i rozwijać się w tym, co robią, to zawsze się ich słuchacze znajdą i nie będą musieli znikać ze sceny i nie będą musieli się o to martwić, prawda? Jest tak w przypadku Włodiego, jest tak w przypadku Persona, jest tak w przypadku Eldo. No i jest parę, tak parę za granicą, wiesz, jeżeli chodzi o Tribe Called Quest i o takich wykonawców, to nie są ludzie, którzy nagle zaczynają naśladować Kendricka Lamara po latach, albo nagle próbują nagrywać na trapach. Ale jeżeli ktoś właśnie po tej 30 zaczyna walczyć o to, żeby brzmieć jak 20-latek, to rzeczywiście w tym świecie dla niego miejsca nie będzie, nie? Bo powinien gdzieś tam zostać z tą muzyką, tak jak Kaliber, będąc dalej Kaliberem 44. Najbardziej. Myślę, że to było świetne podsumowanie naszej dzisiejszej całej rozmowy. Moim gościem był Miłosz, który pędzi do Iskry. Oczywiście zapraszamy wszystkich, którzy chcą na ten koncert wpaść, ale nie wiem, czy jeszcze się dostaną. Coś tam może wejdą, ale ciężko będzie. Nie? No, to jak pojedziecie i poprosicie pana Miłosza, to może was wpuścić. Pan Miłosz, na ochronie stoi taki Miłoszu. Wielki hop. Pan Miłosz się nazywa. Pan Miłosz. To walcie do pana Miłosza w każdym razie. Dziękuję ci bardzo serdecznie, że znalazłeś chwilę przed koncertem. No i mam nadzieję, że do rychłego zobaczenia. Do zobaczenia, cześć. Czwórka. Brzmi dobrze.